Brawo! Nie wiem, bardzo. Tutaj łzami poleciała, jak nie wiem, naprawdę. To słuchajcie, to jest taka naprawdę nadzwyczajna chwila i nie powiemy wam dokładnie, gdzie jesteśmy i który dzisiaj dzień, możecie się tylko domyślać, ale tu była bardzo ważna narada, ona zresztą trwa jeszcze, narada wolnych ludzi, zresztą różnych osób, z różnych grup i tak dalej, i dokonaliśmy tu kilku ważnych takich uzgodnień. My naprawdę idziemy do przodu, padło bardzo ważne sformułowanie dotyczące budowania parlamentu wolnych ludzi, tworzenia w przyszłości swojego własnego niezależnego rządu. Sprawy są tak zaszły daleko, że w gruncie rzeczy widzimy, że jeżeli system nie ustąpi, to my musimy się ewidentnie od niego po prostu odłączyć. To jest proces. Bardzo się cieszę, tyle osób tutaj w ogóle przyszło i radziliśmy po nocach do rana nieraz. Chcieliśmy poprosić, żeby każdy z tutaj spotkanych i siedzących powiedział kilka zdań o sobie, refleksji. Również dzieje się to po szczycie Ślęży, gdzie żeśmy wspólnie razem też przeżywali bardzo ważne chwile. Oddaję głos po kolei, tak jakby jak zegarek chodzi, to może do Zbyszka, prosimy bardzo. Dziękuję Janusz za zorganizowanie tego spotkania, dziękuję wam wszystkim za przybycie. Jesteście pięknymi istotami, pięknymi duszami. Tak jak Janusz na wstępie powiedział, trzeba przetransformować całe swoje życie. Te wszystkie dotychczasowe programy, te wszystkie dotychczasowe swoje wzorce musimy przekształcić. To jest bardzo konieczne. Bez tego nie ruszymy dalej. Dlatego też to spotkanie było bardzo ważne i owocne. Duże doświadczenie, dużo rozmów, dużo różnych też starć, bo to nie jest takie proste. Zmiany są bardzo trudne. No, jeżeli chcemy zmienić świat, musimy zacząć od siebie. I to robimy. To jest piękne. Tych spotkań trzeba coraz więcej organizować. Musimy robić to na poziomach naszych lokalnych. Tam lokalnie musimy się spotykać z ludźmi, musimy też organizować takie różne objazdy, gdzie będziemy się wymieniać różnymi doświadczeniami i no, tworzyć po prostu nową planetę, nową Ziemię, nową świadomość. To jest bardzo ważne i potrzebne. Dziękuję wam wszystkim za to, że mogliśmy tutaj się spotkać i myślę, że te spotkania to jest zaledwie początek tego, a będziemy to realizować. No, nie możemy powiedzieć, że czasami się spotkamy, tylko trzeba to robić już teraz codziennie. Codziennie musimy się spotykać, codziennie rozmawiać. Oni też się wzmacniają. Dziękuję wam bardzo. Ja też chcę bardzo serdecznie podziękować tobie, Janusz, za to, że jesteś po prostu i wam wszystkim, kochani. Spotykamy się w różnych okolicznościach, na różnych spotkaniach i to są dla mnie niesamowite doświadczenia. Bardzo dużo się od was uczę. Powiem tak, że dzięki tym spotkaniom, właśnie z takimi ludźmi, z jakimi tutaj dzisiaj jesteśmy, wzmacniam się. Wzmacniam się, zawsze uważałam się za silną, wewnętrznie dojrzałą kobietę. W tej chwili czuję jeszcze większą moc, ale sprawia to właśnie obecność takich ludzi wokół mnie. I to, co Zbyszek powiedział, spotykajmy się, rozmawiajmy, wymieniajmy się doświadczeniami, to wszystko jest bardzo ważne. Nieśmy to światło, tak jak Krysieńka zawsze cudownie mówi, że jesteśmy takimi latarnikami. I to właśnie o to chodzi, żebyśmy rozmawiali ze sobą bez żadnego strachu w sercu, tylko z czystą miłością. To jest bardzo ważne, myślę, że to jest fundament tworzenia czegoś nowego, tego nowego, pięknego świata. Także serdecznie was pozdrawiam i jeszcze raz podkreślę to, że jestem pełna optymizmu, nawet nie nadziei, bo nadzieja to jest za mało już w tej chwili dla mnie. Ja po prostu wiem, że ten świat, bo widzę to, kreujemy, on już powstaje. Spotykam na co dzień, na przykład w takim miejscu jak tutaj, na takich spotkaniach cudownych ludzi, którzy myślą i przede wszystkim czują tak samo jak ja. I w ten sposób kreujemy nowy świat, nowy, piękny świat, w którym wszyscy są wolnymi istotami, istotami, które realizują się najpiękniej, jak tylko można. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę z wami tutaj być i obcować. Tak jak powiedziała Iza, rozmowy są właśnie bardzo ważne, ponieważ kiedy ze sobą rozmawiamy, jesteśmy właśnie w stanie spojrzeć na pewne rzeczy inaczej i tak naprawdę doświadczenia każdego z nas, każdy z nas inaczej postrzega świat i rzeczywistość. Kwestia właśnie uszanowania tego, że jesteśmy inni, różni, że mamy różne wzorce, poglądy, przekonania. Czasami różnimy się też wiekowo, pokoleniowo,
ale mimo wszystko mamy wspólne cele, a naszym celem jest dobro dla nas, dla naszych rodzin, dla dzieci, nawet jakich nie mamy, to dla przyszłych dzieci, po prostu bycia tutaj na ziemi. Piękne jest też to obserwować, jak Janusz wytrwale trwa w swojej ścieżce takiej antysystemowej i nie poddaje się. I cały czas, tak, i pomimo tego, że pojawiło się trochę przez te lata, bo wspólnie żeśmy mieli możliwość tutaj przy projekcie NTV, zakładanie studia, to było naprawdę wiele lat temu, pojawiło się też wiele osób, które chciało zburzyć to środowisko i pokłócić ludzi między sobą. Niektóre z tych osób może się w jakiś sposób przetransformowały, inne nie, ale najważniejsze jest właśnie, żebyśmy ze sobą rozmawiali, trwali w tych postanowieniach i że wolność jest tak naprawdę w naszych umysłach, bo dopiero kiedy staniemy się wolni w naszym umyśle, nie poczujemy, że jesteśmy zależni od kogoś, od czegoś, to wtedy ta wolność może być w nas. No i takim chcę zakończyć powiedzeniem, że każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość. Dziękuję. Ja tylko tak jeszcze w kolejce krótko, bo tylko zapisałem. Powiem wam tak, już jako refleksja, bezpośrednio nie zapowiedź, że jeżeli te wszystkie ideały i wartości, jakie niesiemy w sobie i pielęgnujemy, staramy się ich uczyć, przełożą się na praktyczne zachowania, bo nam ciągle jako Polakom brakuje troszkę takiego dokończenia wszystkiego na poziomie materii, to rzeczywiście iskra wyjdzie z Polski. My ruszamy w całą Polskę teraz w wakacje. Będziemy jeździć, spotykać się z wami. Zapraszamy was na te spotkania. I jakby ja istnieję dzięki temu, że są tacy jak wy. Dziękuję bardzo wam za to, że jesteście. Witam kochani. Ruch Wolnych Ludzi tworzymy od dawna. I kontynuujemy te nasze spotkania na Harmonii Kosmosu, na tych powitaniach wiosny i jesieni. Zapraszam teraz na Powiew Wolności i powiem tak, że rzeczywiście są to piękne spotkania ludzi. Tutaj teraz jakby uwieńczyliśmy te nasze działania od wielu, wielu lat i myślę, że już jest jakiś program, który powstał i sądzę, że dobrniemy do tego lepszego czasu. Ja nie mam wątpliwości, że osiągniemy już te cele, które zamierzyliśmy. I tak jak Iza wspomniała, i bardzo lubię to określenie, jesteśmy latarnikami, pięknymi latarnikami i niesiemy dalej to, co jest w nas. Dlatego zaczynamy od siebie i dajemy innym to, co jest w nas. I w tej chwili dużo się dzieje w energiach właśnie. Niekoniecznie musimy mówić. Po prostu swoimi działaniami rozprzestrzeniamy, siejemy to ziarno i niech tak się dzieje. Dziękuję. Witam was kochani. Dziękuję wam serdecznie, że mogłam tutaj z wami być. To wspaniały czas, obfity w różne wspaniałe pomysły, w świetne kreacje. Dziękuję wam za to, że obdarzyliście mnie wielkim sercem, że czuję się przy was zaopiekowana i właśnie z takimi ludźmi chcę tworzyć i być. Bo co nas łączy? Jedna pasja. Pasja, że chcemy coś zmienić i to jest wspaniałe. I nigdy się nie poddajmy. Zapraszamy na stronę www.wolniludzie.net i kto czuje to, co my czujemy, z determinacją, z tym, co rząd nam teraz zafundował i nie godzi się z tym, ja mam wielki krzyk w środku. No to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, żebyśmy mogli działać, żebyśmy mogli to zmieniać na kanwie miłości, na kanwie zrozumienia wzajemnego i wzajemnego szacunku. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się też cieszę i chciałam podziękować przede wszystkim światu, który nas prowadzi z Anią już od jakiegoś pewnego czasu, że znalazłyśmy tutaj tą drogę do tych wspaniałych ludzi, z którymi można się z całym sercem tutaj identyfikować i wreszcie no, czuję, że mogę robić to, co chcę robić, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
I tutaj z tego miejsca chciałam też namówić wszystkich, abyśmy w tych codziennych takich właśnie chwilach dnia codziennego, przy każdej odrobince czasu, kiedy mamy wolnego, żebyśmy mogli się zastanowić, troszeczkę jakby wyhamować i jakby tutaj do serca zejść i zobaczyć, żeby tego strachu tutaj w nas nie było, bo jednak wydaje mi się, że no cały świat jednak tym całym strachem jest napędzany. A można gdzieś to pominąć i, no i być tutaj zaopiekowanym i z tym pełnym zaufaniem po prostu iść no, swoją drogą. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo, czy ja jako gość w tym kraju mogę brać udział w tym. Ja pochodzę z Bawarii, tam jest są moje korzenie, tam jest moja przyszłość, ale moja droga i moja przyszłość idzie do Polski, jest w Polsce. Ja kocham tego kraju, tu jest moje serce i jak ja, jako obcokrajowiec, słucham swojego serca i szedłem do Polski, to błagam wszystkich Polacy, którzy w sercu nadal są w Polsce, ale mieszkają w Niemczech, w Anglii, w Francji. Jak możecie, wracajcie do nas, dołączcie do nas, bo wiele was oglądają NTV, Janusz, wspierają nas z daleka, ale teraz potrzebujemy was tutaj. Dziękuję wam. Bardzo się cieszę, że ja mogłam mężowi towarzyszyć właśnie w tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że mogłam poznać tylu pięknych, kreatywnych i wolnych ludzi. Jestem bardzo zbudowana tym spotkaniem i jestem spokojna, bo z takimi ludźmi naprawdę wierzę, że możemy zbudować coś pięknego i w wolności przede wszystkim. Dlatego bardzo jestem wdzięczna, bardzo dziękuję. Wspieram także również męża, bo to jest bardzo potrzebne, bardzo potrzebujemy takich rozmów, takich spotkań. Także jestem wdzięczna, bardzo dziękuję. Ja też chciałem bardzo podziękować Januszowi w szczególności za to, że nas zaprosił, za przede wszystkim zainicjował fantastyczny ruch, który będzie prawdopodobnie odrodzeniem wiary w polskość, w przyszłość świata, który będzie oparty na świetle. Wszyscy możemy być właśnie siewcami światła i o to właśnie nam chodziło, żebyśmy jako my, wolni ludzie, Polacy z krwi słowiańskiej, byli ze sobą blisko, bliżej, coraz bliżej, wbrew temu, co cały czas dydaktyka wstydu kazała nam odrzucić. A to, co w nas jest piękne, jest warte pielęgnowania. Z tego punktu widzenia właśnie powinniśmy zaprzeczyć temu, co przez ostatni rok próbowano z nami zrobić, czyli porozdzielać nas, a my właśnie wręcz przeciwnie, będziemy się łączyć, będziemy ludziom tłumaczyć, że dobro właśnie wynika z bliskości człowieka z człowiekiem. Także ja wierzę, że przyszłość jest w Polsce, Polska jest przyszłością. Wszyscy ludzie, którzy czują się sercem wolnymi ludźmi, jak najbardziej mają tutaj z nami przyszłość w naszym pięknym kraju. Jesteśmy ludźmi otwartymi. I to nas właśnie połączyło. Otwartość, sianie światła i miłość wzajemna. Dziękuję. Witam serdecznie tutaj, jak Janusz powiedział, że całą noc dyskutowaliśmy nad, jak to się mówi, koncepcją wolnych ludzi i to muszę powiedzieć, że te dyskusje też mnie sprowadziły do pewnej refleksji. Refleksja jest taka, że tak naprawdę to jednostka potrafi przy sobie skupić innych ludzi. Wszyscy gdzieś byliśmy zagubieni, bo wszyscy jesteśmy z różnych stron, nie tylko Polski, ale również Europy i fenomen jednego człowieka, który siedzi gdzieś, można powiedzieć, na zapadłej wsi i nagle on skupia wokół siebie tak dużo ludzi. Wszyscy lgną do niego jak do światła. Analogia historii się powtarza, bo był taki facet, który też raz to zrobił, tak? Tylko że on to zrobił tak de facto w Jerozolimie, tak? To było 2000 lat temu. Przyszedł, wyłowił rybaka, poszedł dalej, wyłowił celnika. Wszystkich skupiła idea miłości tak naprawdę, no nie? I on za tą ideę oddał życie. Proszę zobaczyć, jaka analogia się tutaj nam powtarza w tym rozeznaniu historycznym i podejrzewam, że te osoby pójdą dalej w świat, nieść to światło, nieść ten przekaz, tak? A Janusz jako magnes będzie cały czas gromadził tych ludzi wokół siebie, bo tak jak opiłki metalu przyciągane przez magnes, to tak te pojedyncze dusze gdzieś zagubione przychodzą i odnajdują się w masie tej energii dobra, ciepła,
bo co mi się najbardziej tu podoba, tu się nie krytykuje, czy ty jesteś lewicowy, czy ty jesteś prawicowy, czy masz poglądy zupełnie skrajne, wierzysz w UFO, a może wierzysz w makaron, tak? Wszystkich akceptujemy. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że koncepcja wolnych ludzi polega na akceptacji tak naprawdę ich wszystkich. Jaki jesteś? To jest twój wybór, twoja droga, tak? A my cię akceptujemy. I to taki powiew wolności, pamiętam pierwszy raz był w 89 roku, kiedy rozjechał się system, wszyscy czuliśmy się wolni. Na ulicach, na domach, nagle mogliśmy podróżować, mogliśmy się spotykać z ludźmi, jaka była życzliwość. Ta życzliwość gdzieś została przez system stłamszona, tak? A tu rodzi się iskra. Iskra wychodzi z tego miejsca tak naprawdę, tak? Szukacie iskry z Polski, a jakiś facet na wsi tak naprawdę rozpalił ognisko dzięki tej iskrze. Dziękuję ślicznie. Teraz nasz kolega, kolejny ten zapala iskrę, czyli nasz kolega Wojciech zaraz... Słuchajcie, też bym chciał się podzielić taką oto refleksją, że tutaj wydarzyło się przez te kilka dni coś naprawdę niezwykłego. Ja bym się odwołał do moich doświadczeń jeszcze wcześniejszych, niż powiedział Mario, czyli do lat 80., do tej pierwszej Solidarności. Otóż wtedy, kiedy ta wybuchła, ten 10-milionowy ruch, jedna rzecz się w Polsce absolutnie zmieniła. Po tym zgniłym, cuchnącym socjalizmie nagle był taki powiew wolności. Ludzie na ulicy zaczęli się do siebie uśmiechać, byli na siebie otwarci, zaczęli sobie wzajemnie pomagać. Czyli to, co ten system robił, czyli taką atomizację społeczną, ona nagle przestała istnieć. I Mario tutaj zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Tutaj przez te 3 dni naprawdę były debaty i spory. My mamy różnice w pewnych koncepcjach, jak dojść do celu, prawda? Czy najpierw pieniądz, czy najpierw, nie wiem, akty konstytucyjne, czy objazdy, czy parlament, jak to będzie ze sobą miało relacje. I spieraliśmy się naprawdę ostro, ale nikt nie przekroczył tej granicy jakiejś agresji, stygmatyzacji kogokolwiek. Tu przez te 5 dni, jak wstawaliśmy rano, witaliśmy, przytulaliśmy się do siebie, dzieliliśmy się tą energią i tutaj było coś, co mi przypominało właśnie tamte czasy, ale jeszcze mocniejsze. Tu są ludzie, którzy po prostu się wzajemnie lubią, wzajemnie się szanują, potrzebują swojej obecności, wzajemnie się inspirują. To jest niezwykle ważne, bo to jest tak zwana synergia. To, że jest nas tutaj 14 osób, to jak wiecie, jak działa synergia. Całość jest większa niż suma składników. Tak, tak. No właśnie tak. Jest większa niż suma składników, bo wzajemnie, synergicznie się inspirujemy. I ja stąd wyjeżdżam nie tylko właśnie z nadzieją, ale z pewnością, że coś się tu ważnego zaczęło, że ten ruch może się przerodzić w potężny ruch ludzi wolnych, ludzi, którzy będą żyli w kraju, w którym będzie rządziło prawo, ale prawo sprawiedliwe. Obecnie mamy do czynienia, że ta nasza legislatywa buduje akty bezprawia na mocy ustaw. Musi prawo znaczyć prawo, sprawiedliwość. I tu, jeżeli my każdy z nas zaniesie, nie wiem, Mario do Czech, dziewczyny do Wrocławia, do Poznania, do Opola, no wszędzie tam, skąd pochodzimy, do Warszawy. Ta Warszawa bardzo potrzebuje takiego dobrego sygnału, bo tam się dużo zła dzieje. Zaniesiemy to do tych naszych domów, do tych 14. Zrobi się 1400, 14 tysięcy, 1,5 miliona, 40 milionów. I mam nadzieję, że tak się stanie. I te spotkanie jest początkiem czegoś naprawdę wielkiego.
Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Jest nas tak dużo, nie wszyscy się mogli zmieścić na tej kanapie i w tym pomieszczeniu, ale żebyście mieli świadomość, że też jesteście z nami, jesteście współtwórcami też tego szczególnego momentu w historii rozwoju wolnych ludzi, także kolejny bardzo ważny moment, także trzymajmy się razem i tak zawsze lubię, żeby trochę było na żartem, na wesoło, to tak jakby to powiedzieć, jak teraz się mówi w tych dowcipach, nie pytajcie, co może rząd zrobić dla ciebie, tylko pytajcie, jak tego uniknąć. Co będzie na wesoło. Pięknie. Nie, bardzo. Słuchaj, łzami poleciała. Jak nie masz, naprawdę.